I zobaczmy, drogie skorpiony, co dla Was, jaka afirmacja na ten nowy czas, nowy rok, w który właśnie wchodzicie. Zobaczmy. Na koniec jeszcze klucz anielski dla Was, informacja dodatkowa, więc poczekajcie, zobaczcie, zasubskrybujcie, polubcie, zostawcie komentarz w międzyczasie. Skorpion, jaka afirmacja dla Was? Co Wy wiedzieć powinnyście, drogie skorpiony, u progu tego 2021 roku? Z czym powinnyście wejść właśnie? Jak przywitać powinnyście ten nowy rok? Skorpiony. Skorpiony. A więc Garuda to ptak, który jest bóstwem w religii hinduskiej. Uważany jest za niepokornego, zadziornego, jedynie służący bóstwu Wisznu, którego to jest wierzchowcem. A więc hojność, wojownik duchowy i wyższa miłość. Afirmacja dla Was, duch wojownika odważnie i z miłością chroni to, co jest dla mnie najważniejsze. Drogi skorpionie, wraz z nową energią tego 2021 roku ważne, abyś wiedział, że masz wszystko, czego Ci potrzeba, aby sprostać wyzwaniom na swojej ścieżce, jednocześnie wzrastając w miłości, mądrości i sile. Możesz chronić innych, będąc przykładem tego, jak żyć tak z serca i odważnie. Boskość pragnie przynieść Ci błogosławieństwo miłości, pieniędzy, dostatku i duchowego wzrostu. Zaufaj odważnej mądrości, która jest w Tobie i rozumie, co musisz zrobić, aby otrzymać te błogosławieństwa. Odważnie wznieś się ponad wszelką negatywność albo strach, wierząc, że Wszechświat wie, czego Ci potrzeba i da Ci to, zapewni. Dodatkowo, słuchajcie, dla Was klucz anielski, a więc skorpiony i rok 2021. Co dla skorpionów? Piękniej być nie mogło, słuchajcie. Jesteś dzieckiem szczęścia, skorpionie. A więc uwierz w to, że w trudnych chwilach spadasz na cztery łapy, że jesteś chroniony. Uwierz w te błogosławieństwa, a będą Ci one dane. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach.